Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. To podcast Łódzkie Historie. Dzisiaj wyjątkowo zaczyna Michał Adamiak. Wyjątkowy jest to podcast, wyjątkowy odcinek, taki sentymentalny. Zaczynaliśmy we dwójkę i dzisiaj we dwójkę Państwa witamy, czyli Michał Adamiak i Adam Sitarek. Z Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Temat ciekawy. Adam próbował go przeforsować, odkąd pamiętam. W zasadzie to był drugi odcinek naszego podcastu i Adam już mówił, zróbmy odcinek na ten temat. I wtedy zawsze jakoś coś wypadało, coś było tak, że nie do końca, coś tutaj, żeby innego, a dzisiaj już bez żadnych wymówek. Adam i jego konik, można powiedzieć. Tak, co temat to bez będzie, żadnych Adam? Wymówek. Dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć o Radogoszczu. Faktycznie starałem się przeforsować i musiało dojść do sytuacji, kiedy po prostu odchodzę z pracy. No i dopiero wtedy dostałem możliwość trochę popowiadania Państwu i możliwość dostaliśmy wspólnie porozmawiania na temat historii Radogoszcza, bo jest to historia bardzo ciekawa. Wydaje mi się, że bardzo mocno niedoceniana w Łodzi, bo Radogoszcz jest jedną z najstarszych osad tutaj w granicach naszego dzisiejszego miasta. XIII wiek to już są pierwsze wzmianki o właśnie takiej osadzie w Radogoszczu. I podobno tutaj na Radogoszczu miał się odbyć zjazd książąt polskich z samym Konradem Mazowieckim obecnym. To jest bardzo ciekawe, bo pozostałości tego miejsca, tej osady znajdują się dzisiaj na terenie Parku Julianowskiego, o którym już mówiliśmy w jednym z odcinków. I trochę też mówiliśmy o tym parku właśnie na tle historii Radogoszcza. Tam podobno według zapisów kronikarskich miał gdzieś się mieścić ten grudek obronny radogoski, który strzegł szlaku komunikacyjnego z Łęczycy do Piotrkowa. No i ta osada blisko granicy Łodzi, wówczas jeszcze takiej, która dopiero powstawała, miała okazję stać się jednym z ważniejszych ośrodków w tej części Polski. No ale okazało się, że jednak te warunki geograficzne, no i też pewne zachęty powodowały, że więcej poszło inwestycji w teren Łodzi. I dzisiaj nazywamy się Łódź, a nie Radogoszcz czy Radogoszcza, bo to też bardzo ciekawe. Nie wiem, Michale, czy wiesz, skąd pochodzi nazwa Radogoszcza? No właśnie o tym Radogoszcz chyba, bo to też jest jakby, nie jest to takie jednoznaczne. Językoznawcy, lingwiści spierają się na ten temat. Tak, a jakie znasz wersje? Nie no, albo jest to wersja, skąd powstało imię, czy wersja jak zapisywać? Jak zapisywać? No to jest albo męska, albo żeńska. I obie formy są używane w Polsce. W sensie są różne miejscowości o różnej odmianie. Mhm, czyli łódzki Radogoszcz albo Radogoszcza, tak? Tak, dokładnie tak. Radogoszcza jest pod Bydgoszczą. To nawet nie wiedziałem. Widzę, że research dokładny zrobiony. Tak, ale faktycznie nazwa tej części Łodzi, tej osady pochodzi od imienia założyciela wsi bądź właściciela, jednego z pierwszych właścicieli wsi Radogosta. Według map, które można odnaleźć w archiwach łódzkich, dobra radogoskie należące właśnie do później potomków Radogosta były położone na zachód od Bałut i Łagiewnik. W skład tych dóbr wchodził później Żabieniec, który stał się osadą taką, gdzie przybywali głównie osadnicy holenderscy, czyli pochodzenia niemieckiego. I ta osada Radogoszcz zbudowała się tam, gdzie no, dzisiaj właśnie jest Dolina Rzeki Sokołówki, czyli gdzie znajduje się Park Julianowski i ulica Świętej Teresy, mniej więcej od parku po dzisiejszą Aleję Włókniarzy. To są te najbardziej, można powiedzieć, stara część osady Radogoszcz. I o tym, że tutaj mieściły się jakieś ważne zabudowania, mogą świadczyć też nazwy okolicznych ulic na osiedlu Julianowskim, na przykład ulica Folwarczna, która właśnie mogła prowadzić do folwarku. Ja tak chciałem, to bardzo pięknie mówisz o łódzkich ulicach, to zawsze się dobrze słucha, jak ty jakby nie wymyślasz, ale przytaczasz ich genezy. Ja chciałem wrócić do tego wątku niemieckiego trochę, bo jak mówi się o Radogoszczu, to on tak w świadomości łodzian raczej jest związany z II wojną światową i z tragedią, o której też pewnie będziemy mówić za jakiś czas, jak przejdziemy do niej chronologicznie. A tymczasem mamy Konrada Mazowieckiego, który, jak wiemy, znany jest z jednej rzeczy, czyli że Krzyżaków do Polski sprowadził, którzy są jednoznacznie kojarzeni z germanizacją dzięki procesowi edukacji.
Mamy tych osadników pruski holenderskich, którzy chyba na Żebieńcu głównie, tak, że tam była właśnie taki podział, że był Radogoszcz jako wieś i Żabieniec był kolonią, czyli no, dzisiaj też mamy jakieś miejscowości na prawie kolonii, czyli jakby podlegające tym mniejszym wsiom, mniejszym gminom, ale przez to, że to właśnie był jakby to osadnictwo było bardzo, bardzo mocne w XIX wieku, no to cały obszar Radogoszcza staje się taki protestancki raczej. Tutaj ta religia staje się religią dominującą, co jest ciekawe, no bo musi podlegać parafii w Zgierzu, więc tutaj Radogoszcz przez moment była obawa, że go Zgierz nam zabierze. Na szczęście Łódź mocno walczyła o swoje przedmieścia. Tak, ja tylko może, przepraszam, dodam, bo akurat o tym mówisz, to jakby pozostałości tego osadnictwa niemieckiego, które są. Ja zachęcam Państwa, żebyście naszych słuchaczy udali się trochę w poszukiwania, wyszli na dwór, trochę może się przewietrzyli, bo przy ulicy Brukowej mniej więcej, tak przy dolinie rzeki Sokołówki między Teresą a Liściastą, na wschód od kolei, linii kolejowej, jest pozostałość takiego starego cmentarza. Jeszcze w latach, powiedzmy, 2000 były połamane, przepraszam, chciałem powiedzieć macewy, połamane nagrobki tego cmentarza osadników właśnie niemieckich. Ta osada jeszcze na początku XIX wieku liczyła ponad 1000 mieszkańców, więc to była naprawdę dosyć duża osada. Ci Ewangelicy mieli właśnie swój cmentarz i ten cmentarz, jakieś jeszcze drobne pozostałości można odnaleźć. Zachęcam do zrobienia researchu nawet czy na Google Maps, czy w internecie można znaleźć dokładną lokalizację tego cmentarza, nawet fotografię. Więc zachęcam, żeby tam się wybrać, zobaczyć, bo tych cmentarzy niemieckich, bo mówimy bardzo dużo o dewastacji cmentarzy żydowskich, ale warto chyba też wspomnieć, że te cmentarze niemieckie też czy ewangelickie, w bardzo mocny sposób zostały dotknięte tym procesem dewastacji. Niektórzy mówią właśnie, że okoliczni działkowcy sobie zabierali w latach powojennych te nagrobki, żeby jakieś fundamenty czy uliczki sobie wykładać. Wiemy, że kaplicę cmentarną tuż po wojnie zburzono. W latach 70. jeszcze była żeliwna brama, która też została zabrana i zniszczona. W latach 80. rozebrano ceglany mur, który był dookoła tego cmentarza, więc warto pamiętać o tych miejscach. Na Google Maps można znaleźć kilka, a co najmniej dwa takie domy zaznaczone, które właśnie pamiętają czasy tych niemieckich osadników, więc to też jest, myślę, że bardzo dobry pretekst, żeby się wybrać na spacer i udać w całkiem interesującą, bym powiedział, geograficznie i przyrodniczo część naszego miasta. Tak, jeszcze z tą dewastacją to też uzupełnię o to, że no, pozostałe cmentarze były nie tylko dewastowane, te ewangelickie, ale też często przejmowane przez Kościół katolicki. Po prostu dzisiaj były poszerzane, tak? Dzisiaj jest to kościół, jest to cmentarz katolicki z częścią protestancką, bo w ogóle nawet tak zapomnianą tą częścią ze starymi nagrobkami, które zostały po prostu przejęte. Nawet odwiedzając swoich zmarłych na cmentarzach też można. Na Radogoszczu jeszcze to było chyba Kurczaki, tak? Czy nie? Nie. Kurczaki to był Polski, ale tam jeszcze gdzieś Kurczaki tam na Polski, górze. Tak. Tak, przy ulicy Pięknej na przykład są te cmentarze, które dzisiaj, mówiliśmy o tym, że to jest park zamieniony. Jeszcze jedno słowo na temat tego osadnictwa na Radogoszczu, to myślę, że warto, też jest bardzo interesująca historia, że mimo tego dość dynamicznego rozwoju osadnictwa holenderskiego, ci wszyscy osadnicy to byli rolnicy, to było osadnictwo rolnicze, te dobra radogorskie to były dobra rolnicze i przez cały okres średniowiecza, epoki nowożytnej, w zasadzie do końca XVIII wieku dobra radogorskie to było tylko i wyłącznie rolnictwo. Dopiero to się zmieniło pod koniec XVIII wieku, kiedy powstała na Radogoszczu pierwsza huta szkła, której właścicielem był Michał Wyszyński, były żołnierz napoleoński. I ta huta szkła na Żabieńcu była jedna z największych, była jedną z największych hut szkła w Królestwie Polskim, więc to też jest bardzo, bardzo interesująca historia. No ale później, po powiedzmy wiek XIX, to jest bardzo szybka podział, te parcelacja tych dóbr radogorskich, no bo okazało się, że bardzo szybko zaczęła się rozwijać przemysłowa Łódź. Na Radogoszczu też pierwsze jakieś drobne takie zakłady przemysłowe, cegielnie, przędzalnie małe czy browary powstawały, ale bardzo szybko rozwijała się Łódź, bardzo szybko rozwijał się Zgierz. Jakby ta miejscowość położona ta wieś położona na szlaku pomiędzy tymi dwiema dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami,
no, stała się taką trochę zapleczem i trochę takim zapomnianym miejscem. Może na, jakby napływ osadników i mieszkańców, którzy po prostu tam nocowali, bo ziemia była tańsza niż w Łodzi i Zgierzu, wpłynęła budowa linii tramwajowej na początku XX wieku. W 1901 roku, o ile dobrze pamiętam, tę linię tramwajową zabudowano. No ale chyba największy impuls do rozwoju Radogoszcza to jest nabycie tych dóbr przez rodziny Heinzlów. Właśnie tak się zastanawiam, czy to jest kwestia, bo ty powiedziałeś impuls do rozwoju, nie? Czy to tak nie, czy nie, nie powiedziałbym inaczej, że to jest kwestia nie rozwoju może jako miasta, nie? Tylko takiej inwestycji w infrastrukturę. Zagospodarowania po prostu. Tak, 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 że to jakby Heinzlowie raczej chcieli mieć sobie na Radogoszczu taki swój, no wspaniały zresztą, tak, majątek, który dzisiaj znamy jako park Mickiewicza, zdaje się, bo to jest w świadomości. Ja znam jako Park Julianowski, no od Juliusza Heinzla. Właśnie, od Juliana powinno być chyba, nie? To też jest ciekawa zamiana, ale Park Juliuszowski to by dziwnie brzmiało, tak rzymsko. Łatwiej jest. Tak, ale tak mi się wydaje, że znaczy ja bym tak to widział. No oczywiście problem jest taki, o Parku Mickiewicza mówiliśmy już w jednym z odcinków, więc tak pobieżnie. To jest jakby park taki dwuczęściowy, bo jest część leśna i taka część bardziej parkowa, byśmy nazwali, miejska. Kiedyś to pewnie wyglądało jeszcze bardziej inaczej niż teraz, w sensie, że ta część leśna była jeszcze bardziej leśna, a część parkowa też wyglądała inaczej, no bo sam park, czy ta rezydencja Heinzlów, on funkcjonuje w rodzinie do 1938 roku, to jest prywatny pałac i prywatny park, gdzie były klatki, gdzie były wybiegi dla zwierząt, gdzie były fontanny, kaskady. To tylko problemy rodziny finansowej, tak? Tam zdaje się, że Theodor Heinzl nie do końca poszedł ślady ojca. Tak, tutaj jakby ten po śmierci Juliusza Heinzla to wszystko, no tak, troszeczkę podupadło. To, co jest jeszcze ciekawe o Juliuszu Heinzlu, to mówiliśmy o tych najważniejszych i pewnie jeszcze będziecie opowiadać o ważnych biografiach łódzkich i o fabrykantach. Nie udało się odnaleźć taką ulotkę informującą o towarzystwie akcyjnym przemysłowym Juliusza Heinzla. Niech Państwo sobie wyobrażą, jaki to był ważny przedsiębiorca w skali tutaj tej części Europy, bo jego zakłady przemysłowe, czyli tkalnia, farbiarnia, wykańczalnia wyrobów wełnianych i półwełnianych, te składy mieściły się poza tym, że to oczywiście chyba wszyscy łodzianie wiedzą, Piotrkowska 104, tak, fabryka, i przy Piotrkowskiej 43 to były te dwa najważniejsze łódzkie składy, sklepy z tymi wyprodukowanymi towarami, ale jeszcze miał swoje oddziały w Warszawie, w Petersburgu, w Moskwie, w Charkowie, w Berdyczowie, w Wilnie i w Odessie. No to świadczy o tym, że to był nie byle kto i dysponował bardzo dobrą siecią dystrybucji wyprodukowanych przez siebie towarów na początku XX wieku. Heinzel stopniowo też rozszerzał swoją własność, bo poza tymi dobrami radogoskimi wszedł dalej, nawet w dobra marysińskie, które zakupił od Zawiszów, cały folwark na Marysinie, ziemię w Łagiewnikach, więc kolejne miejscowości okoliczne skupował. Więc to jest też bardzo, bardzo interesujące. No i wzniósł piękny, tak jak mówisz, pałac w sercu Parku Julianowskiego, który był pięknie zagospodarowany, w którym to pałacu Heinzlowie mieszkali aż do 1937 roku. No a później ten pałac został wykupiony przez miasto za kwotę ponad 1 200 000 zł. I ten pałac, no to już znamy, chyba przechodzimy do tej historii wojennej, okupacyjnej, ten pałac stał się po wybuchu II wojny światowej, czy w pierwszych dniach II wojny światowej, siedzibą armii, czy kwaterą dowództwa armii Łódź. No i ten pałac został na początku wojny zbombardowany przez Luftwaffe, przez wojska niemieckie. I Państwu zachęcam do odnalezienia w internecie, są fotografie wykonywane przez Niemców po bombardowaniu tego pałacu. On został bardzo poważnie uszkodzony. Aczkolwiek wydawałoby się, że nie aż tak bardzo, żeby go nie odbudowywać, no ale decyzją władz niemieckich został rozebrany. Z tej historii wojennej siedziby w Parku Julianowskim, w Pałacu Heinzlów, sztabu armii Łódź jest związana bardzo ciekawa historia Aleksandra Margolisa, czyli teścia Marka Edelmana, o którym warto być może wspomnieć, bo on był dyrektorem pobliskiego szpitala, który dzisiaj mieści się na ulicy Kniaziewicza, czyli dosłownie po drugiej stronie szosy Zgierskiej. I w tym szpitalu, nie wiem czy Państwo wiedzą, tam znajduje się taka jeszcze przedwojenna wieża ciśnień, która zapewniała bieżącą wodę na potrzeby tej placówki. I właśnie żołnierze z Armii Łódź bardzo usilnie przekonywali dyrektora Aleksandra Margolisa, żeby na tej wieży ciśnień zamontować CKM przeciwlotniczy, który mógłby te samoloty strącić, które chciałyby zbombardować sztab.
według relacji z rodziny Margolisów, oni zostali wyrzuceni z gabinetu dyrektorskiego. Wymyślał po prostu ich, powiedział, co to za pomysł, żeby montować CKM-y na gmachu szpitala. I myślę, że miał sporo racji, ale być może to ocaliłoby budynek pałacu, który byłby dzisiaj ogromną atrakcją turystyczną. Tego nie wiemy, ale to też jest bardzo ciekawa historia, która jakby spina troszeczkę tą historię tego terenu z jakby patronem Centrum Dialogu, czyli z Markiem Edelmanem. No też ten szpital, bo to jest szpital Biegańskiego na Kniaziewicach, tak. Więc to też w ogóle tak tematycznie do 2020-2021 szpital zakaźny, więc to tak. wszystko się zgadza. No i też był jednym z pierwszych szpitali, który powstał w tym obszarze, bo to jest początek budowy, to jest chyba 1911 rok, więc przed pierwszą wojną światową prywatne fundusze zresztą go postawiły, bo to chyba Fundacja Konstadów. Więc tak, no też pokazuje to, jak mówiliśmy wcześniej, to cały czas się potwierdza, że ta łódź rozwijała się oddolnie i tak to wyglądało. No i szpital do dzisiaj funkcjonuje, więc faktycznie można zobaczyć sobie, jak to rzewniej bywało. No jednak historia wojny kojarzona z Radogoszczem, no to pałac to jest pałac, to jest jedna rzecz. Niestety nie możemy go oglądać, ale nam wszystkim kojarzy się z więzieniem przy ulicy Sowińskiego, tak zdaje się. Generała. To jest bardzo ciekawe, bo historia tego więzienia, znaczy w ogóle historia jakby Radogoszcza. Radogoszcz mocno się kojarzy z właśnie łodzianą, myślę, że z okupacją i z wojną właśnie przez to więzienie policyjne, które się znajdowało w tym miejscu przy uzbiegu ulicy Sowińskiego i Zgierskiej, które powstało w lipcu 40 roku, ale bo myślę dlatego, że wielu po prostu, ja też jako uczeń szkoły podstawowej jeszcze tam byłem po prostu prowadzony i edukowano mnie pod tym kątem właśnie i myślę, że wielu uczniów łódzkich szkół też jest tam prowadzonych, ale warto pamiętać, że pierwsze miejsce odosobnienia, którym też znajdowało się na Radogoszczu, to był taki obóz przejściowy w fabryce Glazera na ulicy dzisiejszej Liściastej pod numerem 17, a w czasie okupacji czy przed wojną to była Krakowska 55, ale dobrze pamiętam, bo tam właśnie te wszystkie relacje z tych pierwszych aresztowań i osadzień zamykania więzienia polskiej inteligencji, Polaków, Żydów, aresztowania Bajratu, czyli Rady Żydowskiej Przybocznej Rumkowskiego. To są właśnie te wspomnienia, które odbywały się nie na Zgierskiej, ale właśnie tam w fabryce Glazera, dzisiaj fabryka pierścieni tłokowych Prima. Tam też jest tablica pamiątkowa i stamtąd wywożono ludzi na rozstrzelania do Lasu Ogrodnickiego, na Brus czy do lasu pod Zgierzem, bo tam to było jeden z tych najważniejszych ośrodków właśnie zamykania, więzienia ludzi w ramach tej tak zwanej akcji inteligencja, więc to jest też bardzo, bardzo istotne. Jeszcze tak może powiedzmy o tym, jak funkcjonowało to, w sensie mówimy o więzieniu na Radogoszczu, bo to było takie więzienie, do którego trafiali Polacy, czy w ogóle przeciwnicy tak, reżimu nazistowskiego i tam byli oni skupiani w jednym miejscu, a następnie wysyłani dalej, że to był taki obóz przejściowy w zasadzie, więzienie przejściowe, nie obóz. Że to był pierwszy z tych etapów wysyłania do obozów koncentracyjnych, Dachau i innych. Tak? No, też oczywiście czasem na śmierć, to też jest inna, to jakby jest kwestia już wyroków i rozkazów, natomiast to jest takie miejsce, gdzie zbierano ludzi, następnie wysyłano ich dalej, kiedy odpowiednio duża ilość do transportu się zebrała. Natomiast Radogoszcz jako więzienie to jest jedna rzecz, no my oczywiście go też kojarzymy głównie przez tą masakrę, która odbyła się w styczniu 1945 roku, kiedy Niemcy opuszczali Łódź, zdecydowali się pozbawić życia więźniów Radogoszcza. Zresztą zdaje się, że plany były takie, żeby większość więźniów przebywających wtedy w więzieniach w Łodzi i w okolicach albo przewieźć do Radogoszcza i tutaj zabić, albo po prostu zabić. Natomiast nie wszyscy naczelnicy więzień zdecydowali się wykonać ten rozkaz. No mimo to na Radogoszczu było wtedy 1500 osób, zdaje się, uwięzionych. Niemcy na początku chcieli ich zabić w trakcie snuszy, tak pojedynczo. Doszło do buntu więźniów, którzy z cegłami, z deskami bronili się przed Niemcami. Niemcy zdecydowali się podpalić więzienie. Więc 18 stycznia rano, jak łodzianie mijali to miejsce, to widzieli właśnie zgliszcza i tereny opuszczone przez Niemców, co było na pewno strasznie traumatycznym przeżyciem, bo jakby wszyscy wiedzieli, że jest to więzienie, mieli tam swoich bliskich, wiedzieli, podejrzewali, że oni cały czas tam mogą być, więc podobno ludzie szukali, czy jakby tak przeczesywali te ruiny
całą masakrę miało przetrwać 30 osób. Tak, i właśnie ta pamięć obozu, na tego więzienia policyjnego na Radogoszczu też jakby była mocno wykorzystywana później przez politykę historyczną PRL-u jako pamięć tego miejsca, jakby sterowano tymi nastrojami antyniemieckimi, tak? Bo to też jest bardzo, bardzo istotne, żeby pokazać, jak okrutni byli Niemcy. Trochę też tę pamięć Radogoszcza wykorzystywano w tej rywalizacji na pamięć getta, czyli tą pamięć polską i żydowską. To, co jest bardzo też interesujące, związane z historią tego obozu, to losy jego komendanta, Waltera Pelshausena, który został po wojnie schwytany, który był też jakby tutaj sprawcą tej masakry. On był odpowiedzialny za to właśnie, za podjęcie tej decyzji o tym, żeby w ten sposób więźniów potraktować. On uciekł z Łodzi jak większość tych najważniejszych ludzi, oficerów czy urzędników, dygnitarzy nazistowskich, tak jak Hans Bibow uciekał z Łodzi, tak jak Arthur Greiser uciekał z Poznania. Dopiero w czerwcu 1945 roku został schwytany we Frankfurcie nad Menem w amerykańskiej strefie okupacyjnej i został przewieziony prawie 2 lata później dopiero na teren Polski w roku 1947 i w kwietniu 1947 roku został przywieziony do Łodzi, gdzie siedział w areszcie przy ulicy Kraszewskiego, czyli w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się też zakład karny łódzki numer 2. Odbył się oczywiście proces. Na podstawie procesu zakończył się ten proces wyrokiem skazującym go na 4-krotną karę śmierci, pozbawienie praw honorowych obywatelskich, przepadek majątku. No i odrzucono próbę ułaskawienia, bo spróbował napisać taką właśnie prośbę o ułaskawienie. I podobnie jak inni zbrodniarze wojenni z Łodzi skazywani na karę śmierci, on został powieszony. 1 marca 1948 roku został powieszony w więzieniu przy ulicy Sterlinga. Tak zakończył się jego los. A na terenie byłego więzienia zdecydowano, by utworzyć muzeum. Muzeum, które miałoby upamiętniać tą tragiczną historię tego, co się wydarzyło. Jak już mówimy o tragicznych historiach, no to jeszcze trzeba wspomnieć o stacji Radegast, która chociażby samą nazwą będzie z tym wszystkim kojarzona, więc miejsce pamięci, stacja kolejowa, z której dokonywano wywozu więźniów łódzkiego getta do obozów śmierci, Kulmhof i Auschwitz, także no, tworząca tą taką pamięć Radogoszcza jako miejsca. No właśnie tak, ten Radogoszcz się kojarzy tak z martyrologią niestety, no nie, i z martyrologią Żydów i właśnie z tym więzieniem. To, co chyba jest istotne i też zachęcam Państwa już po raz kolejny dzisiaj, żeby warto wybrać się do muzeum na Radogoszczu, warto wybrać się na Radegast, jeżeli to będzie możliwe, i tak samo do muzeum, bo na razie te placówki są pozamykane, ale to chyba niedługo ma się z 1 lutego już można będzie. Już można będzie, okej. Okay. Bo właśnie na Radogoszczu jest bardzo ciekawa nowa ekspozycja pokazująca historię okupowanej Łodzi. I myślę, że warto zapoznać się, bo to jest taki no, bardziej nowoczesny sposób niż do tej pory był prezentowania pewnej ważnej dla Łodzi historii. To są bardzo ważne informacje, żeby mówić, że muzea w Polsce i w Łodzi się zmieniają, stają się bardziej nowoczesne, bo te skojarzenia są, ja mam nawet takie skojarzenia z muzeami lat 90., gdzie dla pasjonatów to były piękne miejsca, natomiast dla kogoś, kto chciałby poznać temat, były to miejsca bardzo przetłoczone artefaktami, takie trudne do zwiedzania, może tak bym to nazwał, to była trudna znajomość z muzeami, ale to się zmienia, więc warto je oglądać. Okej, bo trochę nam ucieka czas, więc jeszcze musimy przejść do tego, skąd, znaczy, bo teraz Radogoszcz wygląda oczywiście zupełnie inaczej. Mówiliśmy o parku, mówiliśmy o osadnictwie holenderskim. Państwo sobie może teraz myślą, że o, to takie małe domki, pięknie, fajnie, sielankowo, jak na Stokach, w najlepszej dzielnicy Łodzi, ale nie do końca tak to wygląda, no bo Radogoszcz w latach 80. podobnie jak te inne dzielnice stał się no sypialnią trochę. Tak, może właśnie małą, ale sypialnią. Ale myślę, że Radogoszcz jest jednym z ciekawszych osiedli. Jeżeli Państwo, ten podział na osiedla, Radogoszcz wschód i zachód, tak, ta wschodnia i zachodnia część też ma swoją charakterystyczne jakby punkty i miejsca, ale obie te części, o ile ja dobrze pamiętam, bo nigdy tam nie mieszkałem, ale też wielokrotnie tam bywałem z różnych powodów i mi się to osiedle bardzo mimo wszystko podoba. Ja może jestem w mniejszości, bo należę do osób, które
doceniają wartość tej architektury lat 70. i 80., bo to jest wbrew pozorom naprawdę przemyślane założenia urbanistyczne. I tutaj Jakub Wujek, który był architektem tego osiedla razem ze Zdzisławem Lipskim i Andrzejem Owczarkiem, który projektowali właśnie Radogoszcz Wschód, bardzo ciekawy sposób zaproponowali jakby to, w jaki sposób to osiedle ma wyglądać z tym centralnym placem, czyli placem Słonecznym. Czyli trochę nawiązując do takiej architektury miast, a nie tej takiej pod kątem prostym siatki po prostu budowania bloków. I samym jakby otwarciem tego osiedla, czy jakby inauguracją, pokazaniem tego osiedla władzy ludowej też wiąże się ciekawa historia. Gdy przyjeżdżał na Plac Słoneczny właśnie, żeby spotkać się z architektem Wujkiem, cała wierchuszka PZPR-u, z prezydentem, z Niewiadomskim na czele. Podobno niektórzy mówią, tak jest w relacjach, że Niewiadomski miał zapytać właśnie jak architekta, jak się podoba mu to osiedle, które zbudował. Architekt był świadom tego, jak dużo było problemów z materiałami, z wykonawcami, z terminami, ze wszystkim. No, na pytanie, czy się podoba, odpowiedział, że mu się nie podoba. No i zaczął wytykać wady, tak, że brakuje usług, brakuje handlu, nie przewidziano wielu rozwiązań i kto za to będzie odpowiedzialny? Oczywiście architekt. Nikt nie powie, że to PZPR, tylko właśnie, że architekt tego nie zaprojektował. I na koniec miał wytknąć Niewiadomskiemu wprost, by władza zamiast deklarować chęć pomocy, po prostu stała przeszkadzać architektom i pozwoliła budować tak, jak powinna się budować, a nie tak, jak władza chce. To było bardzo odważne wystąpienie, ale faktycznie na Radogoszczu wcielono w życie naprawdę wiele bardzo ciekawych pomysłów. Bo to nie był taki typowy osiedle sypialnia. Te place, te osie komunikacyjne, to wszystko wygląda w niesamowity sposób. Ja zachęcam Państwa po pierwsze, żeby obejrzeć sobie na Google Maps, jak to wygląda z góry, ale po drugie, żeby się wybrać i po prostu przespacerować po Radogoszczu, bo to jest naprawdę bardzo ciekawe, jedno chyba z najciekawszych tych założeń urbanistycznych, z tych blokowisk, które w Łodzi istnieją. Na pewno można to pięknie porównać z dzisiejszą patodeweloperką, która jakby ma zupełnie inne założenia i zupełnie inne problemy, że tak powiem. Więc to w ogóle jest takie coś, wydaje się niemożliwe, żeby w 30 lat powiedzmy, nie? Bo ta patodeweloperka zaczęła się wcześniej, to tak wszystko mogło się przestawić o 80 stopni w ogóle. Kosmos. No tak, ale to jest kwestia tych inwestycji, dużych inwestycji, które centralne planowanie mimo wielu wad w przypadku architektury i tworzeniu osiedli chyba pomaga na takiej szerszą perspektywę właśnie. To chyba przy Rytkini nam wyszło też, jak rozmawialiśmy o Rytkini, dokładnie to samo, chociaż Rytkina też ma swoje zalety i wady, jest jednak innym osiedlem niż Radogoszcz. Tutaj też, jeżeli ktoś był wiele razy na Rytkinie, a nigdy na Radogoszczu, to wcale Radogoszcz nie jest taki sam. Warto naprawdę tam się wybrać. Dobra, możemy tak długo opowiadać, ale chyba czas się pożegnać już. Tak, no ale to zanim to ty się pożegnasz na poważnie, ja to jeszcze nie, bo Adam co prawda już będzie mniej z nami nagrywał podcasty, ale wszystkie dzielnice łódzkie i wioski, osiedla, które w Łodzi dzisiaj są, to obiecał, że z nami nagra, nie będzie to tak często, no ale będziemy wracać z tą serią. Myślę, że ona jest bardzo cenna i bardzo mi się, szczerze powiedziawszy, nie wiem jak Państwu, ale w tym momencie trochę mnie to nie obchodzi. Nagrywam nawet te odcinki trochę dla siebie, bo to jest też nieciekawe, jak można poszukać historii osiedli i do tego Państwa zachęcam, żeby poczytać sobie, zgooglać okolicę swoją, jakby miejsce zamieszkania i tak nawet popatrzeć, co tam się wydarzyło kiedyś, bo to daje taki zupełnie inny ogląd i pozwala patrzeć na ulice, które mijamy na co dzień pod zupełnie innym kątem. Tak, potwierdzam, podpisuję się wszystkimi rękoma, które mam, bo sam też dokładnie w ten sam sposób myślę i sam też wybiorę się niedługo na Radogoszcz, żeby zobaczyć sobie jeszcze raz to osiedle. Może poczekam, aż minimalnie cieplej się zrobi. Bardzo Państwu dziękuję za bardzo fajną przygodę, którym był podcast Łódzkie Historie. Dziękuję Tobie, Michale. Dziękuję Tobie, Justyno, która pewnie to usłyszysz. Naprawdę to było bardzo ciekawe doświadczenie. Do usłyszenia, myślę, jeszcze, tak, jeszcze jest parę miejsc. Myślę, życzę tylko do usłyszenia, tutaj nie wycofuj się. Tak, tak, nie wycofuję się. Do usłyszenia. Tobie, Justynie, życzę powodzenia w dalszym prowadzeniu tego bardzo fajnego projektu.